Na razie chciałbym zacząć od tego, że książka przede wszystkim jest kontynuacją tego, co żeśmy rozpoczęli w zeszłym roku, mianowicie przedstawiania postaci z szeroko rozumianego obozu narodowego. Rok temu odbyła się konferencja historyczna, a potem wyszła książka na temat Bolesława Piaseckiego, czyli przedstawiciela narodowej, można powiedzieć, lewicy, tak niektórzy przynajmniej go określają, a w tym roku osoba, z którą no na pewno w wielu punktach się nie zgadzał, ale też wybitna postać drugiej połowy XX wieku, jeżeli chodzi o ideologię narodową, Jędrzej Giertych, który większość czasu w drugiej połowie XX wieku, praktycznie całość, spędził na emigracji w Londynie. Pozostawił po sobie bardzo wiele książek. Książki, które dotyczą początków jego życia, różnych wspomnień i tak dalej. To są niedawno wydane książki Wspomnienia Ochotnika 1920 roku. Także książka Uciekinier, bo był to człowiek, który rekordowo dużo razy uciekał z niemieckich obozów jenieckich, z oflagów. Równocześnie skupimy się na tym, co jest najbliższe tematowi książki wydanej przez Centrum Edukacyjne Polska, mianowicie tym pozycją Jędrzeja Giertycha, których mówi na temat łączności polskiej idei narodowej z katolicyzmem. To przede wszystkim jest książka Nacjonalizm chrześcijański. To jest jedno chyba z 12 wydań. Ich było bardzo dużo. Książka ukazała się w 1948 roku, w Stuttgarcie. A także książka z lat 70. Polski obóz narodowy. Też bardzo ważna pozycja, która podsumowała pewną też ewolucję ideową samego Giertycha. Chciałbym rozpocząć od cytatu z pana profesora Pawła Skibińskiego, który tekst pana profesora można znaleźć w książce Dziedzictwo myśli narodowej, pod redakcją Krzysztofa Kawęckiego i Jana Żaryna. I tutaj właśnie na stronie 78 w referacie, to były referaty wygłoszone przez internet, bo to było w czasie pandemii i generalnie ta książka jest po konferencji, która no, nie była w jednym miejscu, tylko była zdalna. I profesor doktor habilitowany Paweł Skibiński miał referat na temat model Polaka katolika w myśli ideowo-wychowawczej polskiego ruchu narodowego. I tutaj myślę, że kilka ważnych rzeczy powiedział pan profesor. O tym, że bo jest taka opinia, że ta myśl narodowa, narodowo-demokratyczna z katolicyzmem to dopiero od 1927 roku, kiedy pojawiła się książka Kościół, naród i państwo. Tutaj profesor pokazuje, że bardzo dużo na ten temat już było tekstów samego Romana Dmowskiego, począwszy od roku 1903. I tak, w roku 1903 w tekście pod tytułem Polityka narodowa w stosunku do religii i kościoła opublikowanym na łamach Przeglądu Wszechpolskiego znajdziemy następujące stanowisko. Cytuję. Religia jest z jednej strony osobistym wyznaniem wiary jednostki, z drugiej zaś potężnym składnikiem życia duchownego narodu. Religia jako osobiste wyznanie wiary jest i musi być rzeczą prywatną. Religia jako wyznanie narodowe jest rzeczą publiczną i jako taka musi być otoczona zorganizowaną opieką społeczeństwa. Dmowski wielokrotnie
Koniec cytatu. Taki komentarz pana profesora. Dmowski wielokrotnie w późniejszych tekstach ponawiał tego typu narracje. W wydanej w 1919 roku Wewnętrznej Polityce Narodowej pisał: nie można nikomu narzucić wiary w dogmaty, ale to nie uwalnia nikogo od obowiązku czci do religii jako wychowawczyni narodu i dla podstawy moralnego istnienia głównej jego masy. I teraz cytuję pana profesora. Kulminacją procesu akceptacji katolicyzmu jako fundamentalnego punktu odniesienia dla polskości przez ruch narodowy jest koncepcja katolickiego państwa narodu polskiego, której sformułowanie następuje dopiero w latach 30. i w czasie XX wieku i w czasie II wojny światowej. Dmowski, tak jak powiedział tutaj pan profesor Skibiński, już w 1905 roku pisał w Podstawach Polityki Polskiej o Kościele katolickim jako o instytucji narodowej, to znaczy instytucji ściśle związanej z życiem narodu. No właśnie, apogeum, tak jak pisze profesor Skibiński, to jest ta koncepcja katolickiego państwa narodu polskiego. To jest oczywiście ideologia, o której najwięcej napisał w swojej broszurze ksiądz profesor Michał Poradowski. To jest właśnie jedno z wydań na ten temat. Katolickie państwo narodu polskiego. Ta broszura powstawała w okresie II wojny światowej jako szkoleniowe zeszyty Narodowych Sił Zbrojnych. To, co mam w ręku, to jest to, co ocalało, ponieważ całość miała być wydana w 1944 roku na jesieni. Niestety większa część tej książki spłonęła w czasie Powstania Warszawskiego. Te rozdziały, które ocalały, są częścią tej niewielkiej broszurki i tutaj myślę, że warto po prostu o tym pamiętać, że jednym z wykładowców ideologii katolickiego państwa narodu polskiego był właśnie ksiądz Michał Poradowski, który był wtedy szefem służby duszpasterskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Dopiero w okresie wojennym, kiedy to powstawały Narodowe Siły Zbrojne, formuła katolickiego państwa narodu polskiego została dokładnie sprecyzowana przez założycieli NSZ jako ideologia tej organizacji. To właśnie dzięki przyjęciu przez NSZ tej ideologii Narodowe Siły Zbrojne stały się odmienną od innych ówczesnych formacji wojskowych, gdyż NSZ nie tylko walczył zbrojnie w obronie wolności i suwerenności, ale także wszystkie inne formacje, ale także walczył ideologicznie właśnie o katolickie państwo narodu polskiego. Idąc dalej, to co pisał Jędrzej Giertych, to dwie najważniejsze broszury już pokazywałem: Nacjonalizm chrześcijański i Polski Obóz Narodowy. W książce Polski Obóz Narodowy, która jest z 1977 roku, w ten sposób pisze Jędrzej Giertych. Obóz narodowy to jest nie tylko strategia polityczna i koncepcja polityki zagranicznej, ale to także ideologia. Jest to przede wszystkim ideologia narodowa. Przedmiotem troski tego obozu nie jest interes tej czy innej klasy społecznej, nie jest także zaspokajanie potrzeb poszczególnych jednostek. Nie są wreszcie cele międzynarodowe, ale dobro narodu. Można by polską ideę narodową, to znaczy ideologię endecji, nazwać nacjonalizmem, gdyby nie to, że słowo to nabrało w dzisiejszych czasach nieco innego znaczenia. To warto podkreślić właśnie tą zmianę trochę narracji Giertycha, bo w latach 40.,
30 lat wcześniej pisał Nacjonalizm chrześcijański. Tutaj pisze, że słowa nacjonalizm lepiej nie używać, lepiej używać idea narodowa. I dalej cytuję Giertycha. Dobro narodu nie jest dla polskiego obozu narodowego dobrem najwyższym. Dobrem najwyższym jest Bóg. Dobro narodu, tak samo jak dobro poszczególnej rodziny, podporządkowane być musi prawu moralnemu i ideologia obozu narodowego to jest ideologia Boga i ojczyzny. Więc myślę, że to bardzo ważne stwierdzenia. Dlaczego w tytule dzieła Giertycha jest nacjonalizm chrześcijański, natomiast w tytule naszej książki piszemy o Jędrzeju Giertychu jako wiernym kontynuatorze myśli Dmowskiego i ideologii i ideologa katolickiego nacjonalizmu. Ponieważ w latach 40. słowo chrześcijański de facto oznaczało katolicki. Przed Soborem Watykańskim II, przed tymi różnymi ruchami ekumenicznymi, jako prawdziwy odłam, jedyny prawdziwy chrześcijaństwa, to było oczywiste, uznawano Kościół rzymskokatolicki i dla Giertycha to było oczywiste. Natomiast w dzisiejszych czasach to nie jest tak do końca oczywiste i dlatego warto było zaznaczyć, że chodzi o nie o chrześcijaństwo w ogóle, tylko o ten główny nurt chrześcijaństwa, czyli Kościół rzymskokatolicki. Kolejna sprawa to właśnie jak nacjonalizm jest formułowany przez myślicieli katolickich. Myślę, że często się zdarza, że rzekomo zły nacjonalizm jest przeciwstawiany dobremu patriotyzmowi. Jest to błąd logiczny i pomylenie porządków rzeczy, ponieważ słowo nacjonalizm i słowo patriotyzm odnoszą się do różnych porządków. Tak na ten temat pisał Jacek Woroniecki, dominikanin, jeden z założycieli i pierwszych rektorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Cytuję ojca Jacka Woronieckiego. Nacjonalizm oznacza doktrynę o życiu narodowym, jej źródłach, obowiązkach, zakresie, słowem o roli, jaką w planie Bożej opatrzności przysługuje obyczajom, które są istotnym więzadłem jedności narodowej. I tu bardzo ważne zdanie. Nacjonalizm jest doktrynalnym uzasadnieniem cnót składających się na patriotyzm i jako taki nie może mu się przeciwstawiać. Przeciwieństwem patriotyzmu, wypaczeniem patriotyzmu jest szowinizm, bo to też jest oparte na pewnym uczuciu, na przesadnym uczuciu patriotycznym, przesadnym uczuciu narodowym. Natomiast nacjonalizm, jeżeli się do tego podchodzi naukowo, tak jak filozof Jacek Woroniecki, nie powinien być przeciwstawiany patriotyzmowi, ponieważ on dotyczy zupełnie innej płaszczyzny. I na zakończenie może jeszcze chcę powiedzieć o jakimś szerszym kontekście, dlaczego doszło do tego, że w latach 20. wcześniej, tak jak mówiłem, tutaj cytując pana profesora Skibińskiego, Dmowski już o tym pisał, ale tak stuprocentowo to dopiero od połowy lat 20., jak w 1926 roku w grudniu powstawał obóz Wielkiej Polski, to parę miesięcy później, jako jeden z zeszytów programowych obozu Wielkiej Polski, właśnie wyszła praca Kościół, Naród i Państwo. Bardzo ważna praca, to znowu jest jedno z kilkunastu wydań, to jest akurat wydanie oparte na wydaniu z Chicago. W 1984 roku wyszło wydanie Kościół, Naród i Państwo z przedmową prymasa Józefa Glempa, a wydawcą był Instytut Romana Dmowskiego w Chicago. Ta książka, Kościół, Naród i Państwo, zdaniem Osservatore Romano, a więc organu Watykanu, w styczniu 1939 roku, czyli
w kilka dni, a może w tydzień czy dwa po śmierci Romana Dmowskiego, Osservatore Romano napisało, że spontaniczny zwrot młodzieży polskiej ku wierze katolickiej i odrodzenie właśnie religijne polskiej młodzieży w znacznej mierze było związane z tą pracą Romana Dmowskiego. Myślę, że nie przez przypadek ta atmosfera wówczas była bardzo sprzyjająca tego typu ideom, ponieważ rok wcześniej, przed powstaniem Obozu Wielkiej Polski, w grudniu 1925 roku, papież Pius XI, wydał encyklikę Quas Primas o królewskiej godności Chrystusa. I wówczas w wielu krajach europejskich, a także głównie południowoamerykańskich, to było analizowane na różne sposoby i ta encyklika na pewno przyczyniła się do powstania pewnego fermentu intelektualnego, różnych ruchów intelektualnych, a także społecznych i politycznych. Niektóre wprost odnosiły się do tego panowania Jezusa Chrystusa. No takim przykładem bardzo ważnym i bardzo głośnym i bardzo kontrowersyjnym dla wielu jest ruch Christus Rex w Walonii, który został założony w latach 30. przez Leona de Grela i który w pierwszych wyborach parlamentarnych w Belgii odniósł niemały sukces. Papież Pius XI tak pisał, dlaczego powstała ta encyklika. Bardzo wielu ludzi usunęło Jezusa Chrystusa i Jego najświętsze prawo z własnych obyczajów i z życia prywatnego, rodzinnego i publicznego. Ale także i w przyszłości nie zajaśnieje pewna nadzieja stałego pokoju między narodami, dopóki tak jednostki, jak i państwa stronić będą i zaprzeczać panowaniu naszego Zbawcy. I tu jeszcze pod koniec, znaczy w tej encyklicy ustanawia papież Pius XI święto Chrystusa Króla na ostatnią niedzielę października, czyli ostatnią niedzielę przed świętem, przed świętem wszystkich świętych i później po soborze to święto zostało przesunięte, jest prawdopodobnie niedokładnie, ale miesiąc później, czyli w drugiej połowie listopada obchodzone. Natomiast tak pisze papież w tej encyklice w stosunku do polityki państwowej. Doroczne obchodzenie tego święta napomni także państwa, że tak jednostki, jak i władze i rządzący mają obowiązek czcić publicznie Chrystusa i Jego słuchać. Przywiedzie im bowiem na myśl sąd ostateczny, na którym Chrystus nie tylko usunięty z życia publicznego, lecz także wzgardą zlekceważony i zapoznany, będzie surowo pomścić tak wielkie zniewagi, ponieważ godność Jego Królestwa tego się domaga, aby wszystkie państwa tak w wydawaniu praw i w wymierzaniu sprawiedliwości, jak też w wychowaniu młodzieży, w zdrowej nauce i czystości obyczaju zastosowały się do przekazu bożych i zasad chrześcijańskich. No i w zasadzie dokładnie to samo powtórzył w Kościół Naród i Państwo Roman Dmowski, ale oczywiście bardziej w kontekście polskim. Tutaj bardzo ważne u Dmowskiego było pokazanie tego, że głównymi przeciwnikami w odciąganiu od prawdziwej wiary katolickiej są masoni, wolnomularstwo w walce z Kościołem i religią, to jest pierwszy rozdział, a także protestantyzm. I tutaj porównywał kraje katolickie i kraje protestanckie i dlaczego tak ważne jest. I tu w tej oczywiście książce Kościół, Naród, Państwo pada te bardzo znane, słynne zdanie Romana Dmowskiego. Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii, od kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu. I na koniec może jeszcze jeden cytat.
dotyczący państwa polskiego. Polityka Polski jako kraju katolickiego jest taki rozdział. I tu Dmowski no jednoznacznie się wypowiada w następujący sposób. Cytuję. Państwo polskie jest państwem katolickim. Nie jest nim tylko dlatego, że ogromna większość jego ludności jest katolicką. I nie jest katolickim w takim czy w innym procencie. Z naszego stanowiska jest ono katolickim w pełni znaczenia tego wyrazu, bo państwo nasze jest państwem narodowym, a naród nasz jest narodem katolickim. To stanowisko pociąga za sobą poważne konsekwencje. Wynika z tego, że prawo państwowe gwarantuje wszystkim wyznaniom swobodę, ale religią panującą, której zasadami kieruje się ustawodawstwo państwa, jest religia katolicka i Kościół katolicki. Kościół katolicki jest wyrazicielem strony religijnej w funkcjach państwowych. Mamy w łonie naszego narodu niekatolików. Mamy wśród najbardziej świadomych i najlepiej spełniających obowiązki polskie członków narodu, także niewierzących. Ci wszakże rozumieją, że Polska jest krajem katolickim i postępowanie swoje do tego stosują. Naród polski w znaczeniu ścisłym, obejmującym świadome swych obowiązków i swej odpowiedzialności żywioły, nie odmawia swoim członkom prawa do wierzenia w co innego niż wierzą katolicy, do praktykowania innej religii, ale nie przyznaje im prawa do prowadzenia polityki niezgodnej z charakterem i potrzebami katolickiego narodu albo przeciwkatolickiej. Wielki naród, jak już było gdzieś indziej powiedziane, musi nosić wysoko sztandar swej wiary. Musi go nosić tym wyżej w chwilach, w których władze tego państwa nie noszą go dość wysoko i musi go dzierżyć tym mocniej, im wyraźniejsze są dążności do wytrącenia mu go z ręki. Pisał Dmowski w książce wydanej w 1927 roku. Myślę, że te słowa są bardzo aktualne, ale ja bym tu jeszcze dodał nie tylko naród i państwo, ale i Kościół, bo Kościół się zmienił. Od czasów, kiedy Roman Dmowski pisał to swoje dzieło, no, w Kościele też zaszła, jak to się niektórzy wyrażają, rewolucja październikowa, a niektórzy mówią rewolucja francuska w Kościele. Sobór Watykański II wprowadził wielkie zmiany. Większość państw, które były państwami katolickimi na polecenie biskupów, na polecenie nuncjuszy papieskich, wycofały te zapisy ze swoich konstytucji i w tej chwili żyjemy w czasach, kiedy tak naprawdę, jeżeli się orientujemy na Kościół, orientujemy się na Rzym, orientujemy się na Watykan, to orientujemy się na ten wieczny Kościół, na ten wieczny Rzym. Bo często to, co dzisiaj się dzieje na Watykanie, to, co dzisiaj płynie z Rzymu, no nie zawsze jest pozytywne i nie zawsze jest kompatybilne z tym, co Roman Dmowski pisał.